Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj będziemy przygotowywać mięso do dojrzewania w soli. Żadnego wędzenia, żadnego gotowania. Tutaj mam 4 kg mięsa, 3 kg schabu i 1 kg karkówki. To może być szynka, może być łopatka, może być boczek, co Wam pasuje. Zasada jest taka, że mięso to trzeba przykryć dobrze solą, żeby ta sól wyciągnęła największą ilość wody, a potem to należy pokryć ziołami i do lodówki, żeby dojrzewało, albo w jakieś chłodne, suche miejsce przewiewne, którego ja tutaj nie mam, także używam lodówki. To co robimy? Tutaj mam około 3 kg gruboziarnistej soli. Tu mam trochę mieszanki peklującej. No i około 200 g cukru. Garnek gliniany albo ze stajni rdzewnej. A tu mam takie połówki starej rury plastikowej. Kładę je na dno garka, bo wtedy jak mięso zaczyna puszczać dużo wody, to one się niepotrzebnie w tej wodzie moczy. A tu chodzi o to, żeby ono było, odbyło się najbardziej wody, a nie było w niej zanurzone. Także sypiemy trochę soli na dno. Jak zabraknie, do pokrycia mięsa, no to się dosypie. Trzeba zabraknie. Tak mniej więcej jest przygotowane dno. Dosypię soli. Będzie jakieś 4-4,5 kg. To też zależy od wielkości, ale to mniej więcej, tak mniej więcej jakieś wychodzi kilo z kawałkiem na kilo mięsa, a to zależy. Zasada jest taka, że mięso powinno być dobrze przykryte solą. Teraz, co robimy? W związku z tym, że to jest mięso i tutaj jest ciepło, gdziekolwiek właściwie, to ja polecam troszeczkę je posypać mieszanką peklującą. Niedużo i dobrze ją w to mięso wetrzeć. Kilka minut wcierać każdy kawałek. Tak to upewnimy się, że niepotrzebne bakterie, inne zarazki nie będą się tutaj lęgły. Dobrze z każdej strony posypać. No i ładnie w tą sól masujemy w to mięso, żeby ona się dobrze dostała w każdy zakamarek mięsa. To zajmie kilka minut na każde mięso, także na chwilę zatrzymam kamerę i pokażę Wam dalej, jak to wygląda.
Mięso już mamy dobrze wymasowane solą pechlującą. Jak mówiłem, tego nie ma być dużo, ale taka mała warstwa, żeby ochronić to mięso przed atakiem groźnych bakterii. No i teraz do tej soli tutaj grubej przypojemy te 200 g cukru. Dobrze mieszamy. I zasypujemy mięsko powoli. No, zasada jest taka, żeby sól oddzielała mięso od garka i od kawałków mięsa między sobą. Żeby to mięso się między sobą nie dotykało, żeby ono miało tylko kontakt jedynie z solą, a nie z innym miejscem i z garkiem. Także to trzeba troszeczkę tej soli tutaj wepchnąć pomiędzy je. Tak sobie będzie tutaj. Jak widzicie, trochę mi zabrakło. Do przykrycia tego, ale to nie ma problemu. Sól jest tania. I tak przygotowany wkładamy do lodówki. Zasada ogólnie jest taka, że w lodówce powinno być tą solą około 2 dni na kilogram mięsa. W związku z tym, że każdy z moich kawałków ma około kilograma mięsa, to ten gar idzie do lodówki na 2 dni. Po 2 dniach się zobaczymy i pokażę wam dalszy ciąg tego procesu. Witam ponownie. Mięso już leżało 2 dni w lodówce. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Ładnie, trochę się skurczyło i już stężało, także w tej chwili to mięso trzeba bardzo dobrze opłukać, zupełnie, żeby nie zostało na nim wszystkie zakamarki, żeby nie zostało na nim zupełnie soli i tego cukru. I takie opłukane, dobrze opłukane, bardzo dobrze opłukane, należy
lekko osuszyć. No jak kto ma chłodne, wilgotne, przewiewne miejsce, chłodne, suche, przewiewne miejsce, no to wtedy może tam powiesić to mięso. Ja takiego oczywiście nie mam, no to moje idzie do lodówki na parę godzin. A w tym czasie będę przygotowywał otoczkę taką do tego mięsa, którą nakładam zanim ją włożę do lodówki na ten czas dojrzewania. Soli nie wyrzucam, bo tą sól później używam do opryskiwania upartych chwastów, których tutaj mam bardzo dużo. Także biorę się w tej chwili za porządne płukanie mięsa. Wszyscy wiedzą jak płukać mięso, także nie będę musiał tego pokazywać. A jak już będę miał opłukane i osuszone, to wrócę i pokażę wam jak robię tą otoczkę do mięsa i jak je przygotowuję do dalszego procesu dojrzewania. Mięso już się obsuszyło. Teraz będziemy szykować powłokę do końcowej fazy dojrzewania mięsa. Tu mam na 4 kg mięsa, na 4 kawałki mam około 100 g papryki hiszpańskiej wędzonej. Tutaj mam łyżeczkę czosnku, łyżeczkę pieprzu i łyżeczkę ciabatą mieszanki włoskich przypraw. Przyprawy można sobie dawać jakie się chce, tymianek, cokolwiek da. I tu mam ocet, około pół szklanki octu z jabłek. Niektórzy nie dodają octu, tylko sypią suchą papryką i przyprawami, ale ja jednak dodaję octu, można dodać też cytryny, dlatego że ocet i albo sok cytryny jednak jest jeszcze dobrą ochroną przed różnymi dzikimi bakteriami. Także to jest bardzo ważne w produkcji takiego mięsa dojrzewającego. Tutaj mamy jeszcze trochę suchej papryki do posypania na końcu. Sznurek do wiązania. No i gazy. To można zawinąć w papier kolagenowy, ale papier kolagenowy tutaj jest trudno dostępny i jest dosyć drogi. A gaza bardzo dobrze działa. Ta gaza, jak widzicie, ma już trochę zmieniony kolor, dlatego że ja to używałem wcześniej. Ale to nie przeszkadza, tej gazy się nie wyrzuca. Po produkcji mięsa należy ją zdjąć, wyeliminować jakiekolwiek większe kawałki tam mięsa czy tej otoczki z ziół i należy ją po prostu dobrze wygotować, bez żadnego mydła, bez żadnego proszku do prania, jakieś 15, opłukać dobrze najpierw pod zimną wodą, a później zagotować jakieś 15 minut i wysuszyć. Ja mimo wszystko, mimo że ona jest wygotowana, to jeszcze przed produkcją mięsa wkładam ją do pieca na jakieś 90 stopni na 15-20 minut, żeby się lepiej ją troszeczkę jeszcze tam podgrzać, żeby wyeliminować jakiekolwiek przypadkowe bakterie. Także bierzemy się do roboty. Tutaj mam to. Mieszamy ładnie, wsypujemy szybko do papryki, paprykę mieszamy, jakieś grudki trzeba rozbić i wlewamy ocet. I ma się zrobić taka mała papka. To nie ma być ani suche, ani bardzo płynne. To ma być taka gęsta papka. Jakby nie była za rzadka, no to trzeba trochę papryki dodać. No jakby była za gęsta, no to trochę octu. Ale jak to mam wypróbowane i to jest akurat tyle, co nam potrzeba. Teraz, drodzy moi, bierzemy kawałek mięsa.
I to mięso smarujemy tą pastą. Dobrze, wszędzie. Wszystkie zakamarki. Tutaj na przykład widzicie, jest taki podcięty kawałek mięsa, to też te zakamarki. Dobrze, trzeba ładnie tą pastą nasmarować. Dobrze ją wetrzeć. Wszystko pięknie. A tu też takie miejsce jest ukryte. Nie należy żałować, ale też nie należy przesadzać. To tylko dom ma być dobrze pokryty. Ale w każdym miejscu, powtarzam, tam nie ma co zostawiać ani jednego miejsca wolnego. O, i to jest, ten kawałek już jest. Teraz to lekko obsypię suchą papryką. Lekko. Ja to akurat używam takie chile guajillo, ale to jest miejscowe, ale to nieważne, może być zwykła czerwona papryka. I bierzemy kawałek gazy. Rozciągamy. I robimy taką małą mumię. Dobrze to ściągnąć. Teraz kawałek sznurka. Może ze dwa razy tak uniemy. Jeszcze raz przełożyć przez. Może i z tym ogonkiem tutaj nam został, to wiążemy. Można zrobić pętelkę, ale ja mam haki bardzo cienkie, także on na tym sobie spokojnie wisi. Także teraz, co jest ważne, to ważne jest przykleić kawałek papieru. Zważyć to i zapisać datę i wagę. Data nie jest taka ważna, ważna jest bardziej waga. Chodzi o to, żeby to mięso straciło przynajmniej 30% swojej wagi.
Jak ktoś lubi bardziej suche, to może nawet dociągnąć do 40% utraty wagi. A wtedy jest bardzo twardy i suchy, trzeba kroić cieniutko. Natomiast nie polecam mniej niż 30%, bo to wtedy może być niedobrze dosuszony i mogą być też problemy z rozrostem bakterii. Także teraz ważymy. Kilo 45. Tysiąc 45 gramów. Dzisiaj jest 9. I to jest, bierzemy taki haczyk i to już właściwie jest gotowe i idzie do lodówki. No i tak przygotowane mięso musimy trzymać w lodówce średnio około 6 tygodni, ale to trzeba sprawdzać, jak mówiłem, wagę. Ja z mojego doświadczenia uważam, że jak mięso straci 30% swojej wagi, to jest idealne. Także to może być 5, może być 6, może być 7 tygodni, zależy od wielkości mięsa i jak ono się tam suszyło. Także jak to będzie gotowe, to wtedy wrócimy i zobaczymy, jaki z tego jest efekt. Także na razie i do przyszłego razu. Witam Was ten tutejszy słoneczny poranek. No już minęło prawie 6 tygodni, mięso straciło 30% swojej wagi i właśnie będę teraz przecinał i zobaczył, czy coś mi z tego wyszło. Ja, prawdę mówiąc, specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, to dopiero robię po drugi raz, także nie jestem pewny, czy ten proces jest mi odpowiedni. Pachnie bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku i czy jest jadalne. Tu jest karkóweczka i schab. Tak wygląda z wierzchu. Sucha. Wygląda ładnie. Schabik też nie gorzej. No to zjemy. Poproszę. Wygląda ładnie. To jest karkóweczka. To jest karkóweczka, a to schabik. Czekaj, tylko ostrość złapię. O. Także wygląda przyjemnie. Takie te ściemnienia dookoła, no to jest normalne, bo
ono schnie bardziej na zewnątrz, ale to jest normalka. Teraz pokroję i zobaczymy, czy to, jak to smakuje. No pachnie. No pachnie przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Zaraz zobaczymy, jaki tutaj jest smak tego. Cieniutko. Nie głupie. Smaczne. Rozpływa się w ustach. Niezbyt słone. I nie za bardzo suche. Dobre. Naprawdę dobre. To ta karkówka to jest właściwie zrobione według recepty argentyńskiej wędliny, która się nazywa bondiola. To jest właśnie taka karkówka dojrzewana. No i to zrobimy oczywiście według instrukcji Argentyńczyków. I schab zrobiłem w ten sam sposób. No i powiem wam, że wyszedł przedni. Jestem bardzo zadowolony. Także miłych ja będzie dzień. Także to jest właściwie cała filozofia robienia mięsa dojrzewanego. Jest wiele sposobów. Nie jest to trudne, no ale trzeba mieć cierpliwość, żeby to poczekać te 5-6 tygodni, żeby to wyschło. Tak jak mówiłem, czas nie jest aż tak ważny. Ważne jest to, żeby mięso straciło około 30% swojej wagi. Także to jest właściwie wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo i powodzenia w robieniu mięs dojrzewanych.